o tym, jak łączyć kolory. Z tym ma najwięcej osób ma w ogóle problem i jak osoby zapisują się na moją grupę, czyli urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasieka, Damek bądź A to mi się podoba, to wypełniają taki krótki formularz. I w tym formularzu właśnie podają informacje, z czym mają największy problem. I okazało się, że największy problem wszyscy mają z dobieraniem kolorów. Jest jeszcze kilka takich dodatkowych tematów, o których będę mówiła na innym live'ie, ale temat kolorów rządzi i z tym wszyscy mi piszą, że mają największy problem, więc dzisiaj o tym opowiem. Pokażę to na przykładzie projektów, wizualizacji zdjęć i tak dalej. Z mojego doświadczenia będziecie mogli to wszystko sobie zobaczyć. Opowiem też troszkę o tym, dlaczego warto się zapisać do grupy, bo tam dzielę się wiedzą i możecie dużo praktycznych, fajnych wskazówek sobie przeczytać. Nad tym postem, znaczy nad tym live'em jest post, w którym są linki do kilku rzeczy. Między innymi jest link do kursu, nie wiem, czy to będziecie widzieli teraz, czy nie. To jest kurs taki krótki, 5-dniowy, jak urządzić swoje wnętrze. Jest to darmowy kurs i on przychodzi codziennie na maila, więc jeżeli byście mieli ochotę z tego skorzystać, to możecie. Link jest, tak jak mówię, tutaj nad live'em, więc wystarczy kliknąć. Ale jeżeli byście byli zainteresowani też książką, w której piszę bardzo dużo właśnie o kolorach i tak dalej, to możecie sobie takie darmowe streszczenie, wprowadzenie do tej książki też pobrać i też link jest dostępny. Tutaj oczywiście nad live'em. A ja po kolei postaram się przejść przez wszystkie tematy. Teraz tak, chciałabym, jeżeli macie jakieś pytania, to żebyście teraz te pytania zadali, dlatego że będę mogła bardziej precyzyjnie opowiadać o tych kolorach i poruszać dokładnie te tematy, które Was najbardziej w tych kolorach interesują. Więc jeżeli macie jakieś pytania, możecie tutaj zapisać. Mam nadzieję, że wszyscy mnie znają, a dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pasieka-Damek i od 12 lat prowadzę studio projektowe ATO-ATO, zajmuję się projektowaniem wnętrz. Napisałam też książkę od inspiracji do aranżacji, czyli jak pięknie mieszkać i mam platformę kursową dla osób, które chciałyby same urządzić wnętrze. I tak jak powiedziałam na samym początku, bardzo lubię się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, dlatego udostępniam ją na swoich dwóch prywatnych grupach na Facebooku. Więc jeżeli macie ochotę, możecie z tego skorzystać. Ok, teraz przejdę do przechwytywania. Troszeczkę się tutaj zmniejszę. Teraz mi przechwytywanie uciekło. O, już mam, dobra. Mam nadzieję, że będziecie widzieli mój ekran. Dajcie znać, czy w ogóle go widzicie. Powinny być w ogóle kolorki widoczne. Ja oczywiście nic nie widzę, więc nie wiem, czy to się dobrze nagrywa, czy nie. Dajcie znać mi tylko, czy widzicie tablicę z diagramem mieszania kolorów. Takie trójkąciki kolorowe. Bo nie wiem, czy to widzicie. Takie kolorowa tablica. Mam nadzieję, że tak. Ok, na razie nikt nic nie zgłasza, więc pojadę dalej. Już w szkole podstawowej uczyliśmy się o kolorach i zapewne coś tam pamiętacie. Ja nie będę mówiła o wszystkich definicjach kolorów i nie będę się na tym skupiała. Postaram się raczej na przykładach Wam opowiedzieć o tym. Ale jakieś minimum podstaw musicie mieć. Mamy trzy podstawowe kolory, to jest żółty, niebieski i czerwony. I jeżeli chcemy te kolory zmieszać, to powstają kolory pochodne. Czyli jeżeli połączymy żółty z niebieskim, powstaje zielony, czerwony z żółtym. Powstaje pomarańczowy, niebieski z czerwonym, powstanie fioletowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te kolory, które są naprzeciwko siebie, one są kolorami dopełniającymi do szarości, czyli jak je wymieszamy, tworzą szarość. I one w naturze, we wnętrzach, w ubraniach dają ładne kontrasty kolorystyczne. I jeżeli byście chcieli sobie wnętrze na takich kontrastach zbudować, to właśnie możecie użyć jako akcenty kolorystyczne takie kolory. Czyli możecie na przykład zrobić sobie dwa akcenty, niebieski z żółtym, zielony z czerwonym, fioletowy czy z żółtym.
To jest bardzo popularne u stylistek, u osób, które zajmują się kolorami, one bardzo dużo o tym mówią, a we wnętrzach troszeczkę mniej się o tym mówi, więc to jest jedna jak gdyby taka moja porada, że jeżeli nie boicie się kolorów, a chcecie ożywić wnętrze, to niekoniecznie malujcie sobie na intensywne kolory ściany, tylko wykorzystajcie właśnie tą zasadę kolorów dopełniających i możecie użyć tych kolorów jako dodatki. I teraz tak, oczywiście oprócz żółtego, czerwonego, żółtego, niebieskiego mamy bardzo dużo kolorów. Im bardziej będziemy je mieszać, tym więcej tych odcieni będziemy mieli. O odcieniach za chwileczkę powiem. Ale zobaczcie, jeżeli będziemy chcieli użyć jakąś konkretną gamę kolorystyczną i nie wiemy, na jaki kolor się zdecydować, możemy zrobić to w sposób harmonijny, łącząc ze sobą kolory w dodatkach, które są obok w palecie barw, czyli na przykład żółty, pomarańczowy i czerwony, i zrobić sobie jakąś neutralną, szarą sofę, a do tego dodać te kolory, które tutaj są. Ja tylko sprawdzę. Tak, diagramy widać. No to super. Niestety muszę przełączyć, żeby to zobaczyć. Jak będę troszeczkę lepsza w tym oprogramowaniu, to na pewno zrobię tak, żeby Wam nie przyłączać, żebyście mogli cały czas widzieć tylko mój monitor. Ja sobie może trochę to powiększę, będziecie lepiej widzieć. I teraz tak, możecie wziąć sobie właśnie te trzy górne kolory, możecie sobie wziąć kolory chłodne obok siebie, na przykład róże, fiolety, niebieskie, albo fiolet, niebieski i troszeczkę zieleni, albo połączyć zieleń z jakimś jasnym, zielonym, żółtym i troszeczkę zahaczyć o pomarańczowy. I za pomocą właśnie łączenia tych kolorów w dodatkach, chociaż niekoniecznie, ale powiedzmy, że nie chcecie takich bardzo intensywnych kolorów na ścianie, możecie bardzo fajnie ubrać sobie wnętrze w takie kolory, które będzie łatwo też można było wymienić, tak? Czyli możecie mieć wnętrze bardzo neutralne, w bielach, w szarościach, w ciepłych beżach, brązach, a dodatkowo z tej palety wziąć sobie kilka kolorów, które użyjecie w dodatkach. Donice, wazony, obrusy, podkładki, poduszki, pojedyncze jakieś elementy, nawet lampy, tak? Coś, co można łatwo po prostu wymienić. Kolory dzielimy na ciepłe i zimne, ale tak naprawdę każdy z kolorów może być ciepły i zimny, pomimo że należą do dwóch różnych przeciwnych gam. I teraz o co chodzi? Może na przykładzie żółtego. Jeżeli weźmiemy kolor żółty i do tego koloru żółtego domieszamy troszkę niebieskiego, on się nam zrobi taki bardziej cytrynowy, czyli bardziej chłodny. Jeżeli damy trochę z koloru podstawowego, czyli z czerwieni do tego żółtego koloru, to on będzie bardziej ciepły, tak? Będzie bliższy pomarańczu, czyli będzie taki bardziej słoneczny, odżywczy i tak dalej. Jeżeli mamy ciemne wnętrza, to właśnie takie kolory ciepłe będą się nam bardziej sprawdzały niż kolory chłodne. Chłodne bardziej się jednak nadają do wnętrz, które są ciemniejsze od strony południowej, przepraszam, gdzie jest więcej słońca i od strony południowej, te wszystkie chłodne kolory. I tak samo czerwone. Jeżeli do czerwonego dodamy troszeczkę kolorów tutaj bliżej fioletu, no to będziemy mieli chłodniejszy kolor, jeżeli bliżej żółcieni do tego czerwonego, on będzie bardziej ciepły. I tak samo niebieskie, który sam w sobie jest kolorem zimnym, może być trochę cieplejszy, jeżeli dodamy do niego zielonego. Teraz jest bardzo modny taki kolor morski i on właśnie dużo tego zielonego ma, ale tak naprawdę pobieramy zawsze z koloru podstawowego, czyli do tego niebieskiego dokładamy żółty i dzięki temu uzyskujemy kolor morski. Jeżeli ten niebieski będzie szedł w tą stronę, czyli w stronę niebiesko-fioletowego i fioletowego, będzie chłodniejszy. Zieleń sama w sobie zawsze nam się kojarzy z takim kolorem pozytywnym, takim, który dodaje nam energii, ale troszeczkę nas też uspokaja. Lubimy się otaczać zielenią, lubimy chodzić na spacery i tak dalej. I zielony jest kolorem zimnym, ale jeżeli dodamy do niego, zobaczcie, dodamy do niego trochę żółtego, to zaczyna się robić coraz cieplejszy. Dlatego musicie zwracać uwagę na to, czy dany kolor jest cieplejszy, czy jest zimniejszy. I teraz tak, trzy główne rzeczy, które musicie wiedzieć w ogóle o kolorach, to jest odcień. I teraz odcień używamy do określenia konkretnej barwy. Czyli mamy odcień zielony, niebieski, żółty, czerwony. Te odcienie mogą być różne, ale zawsze dotyczą one barwy. Później mamy nasycenie. I nasycenie to jest intensywność tego koloru. Czyli może być ten kolor jaśniejszy, taki bardziej nasycony, albo ciemniejszy. Tak w wielkim skrócie. I mamy jeszcze jasność, jest to wartość tonalna barwy.
I możemy mieć kolory na przykład jasno-żółty i ciemno-żółty, jasno-niebieski i ciemno-niebieski. To zawsze, zapewne pamiętacie, jak rysowaliście coś jeszcze w podstawówce kredkami, to zawsze używaliście albo jaśniejszego koloru, albo ciemniejszego. I to, jaki ten kolor będzie, jaką będzie miał jasność, też wpływa później na to, jak to wnętrze będzie wyglądało. Więc jeżeli boicie się ciemniejszych kolorów, to starajcie się używać kolorów, które są jaśniejsze, rozbielone. Niektórzy na te kolory mówią, że jest to kolor, że są to kolory pastelowe. I teraz główne pytania, jakie musicie sobie zadać. To jest po pierwsze, jakie kolory Ci się podobają? W jakich kolorach czujesz się dobrze? Jeżeli każdy z nas gdzieś mieszkał, tak, wcześniej, albo z rodzicami, albo miał poprzednie mieszkanie, poprzedni dom i tak dalej, i na pewno mieliście jakieś takie wrażenia, że w tym domu mi się dobrze mieszkało, albo w tym domu mi się źle mieszkało, albo w tej sypialni źle mi się spało. I teraz zadajcie sobie pytanie, dlaczego? Jakimi kolorami się otaczacie? Jeżeli cokolwiek się dzieje nie tak w waszym wnętrzu, takim mówię już psychicznym, macie jakiś problem z mieszkaniem, przebywaniem w danym mieszkaniu, w danym pomieszczeniu, to powinniście się zastanowić, co Was drażni. Bo tak naprawdę nie ma jednej recepty dla każdego i w zależności od tego, jaką stylistykę preferujecie, czy lubicie styl skandynawski, czy lubicie minimalizm, czy lubicie bardzo ciepłe, klasyczne wnętrza, to takie kolory będziecie musieli zastosować. I teraz, żeby nie dać się zwariować i żeby nie oszaleć, to trzeba się właśnie zastanowić, jakie kolory ja lubię. Co z tego, że zimne, nie wiem, są nieprzyjemne, chłodne i w małych mieszkaniach nie powinny się używać, jeżeli ja je lubię. Z jakiegoś powodu ja je lubię. O kolorach zaraz będę mówiła, ale to, dlaczego dane kolory wybieracie, dlaczego dane kolory lubicie, ma gigantyczne znaczenie, bo z jakiegoś względu wasz mózg jak gdyby wybiera ten kolor, tak? Że na przykład nieraz się ubieracie, nie wiem, przez kilka lat nosicie czerń, a później już nie nosicie tej czerni. Nagle korzystacie na przykład z koloru pomarańczowego, albo czerwonego, albo granatowego. Więc warto się nad tym zastanowić, bo później można to przełożyć fajnie na właśnie urządzanie swojego mieszkania, domu, bądź jakąś rearanżację wnętrza. Teraz tak, jasne kolory i ciepłe barwy będą nas uspokajać, a wszystkie intensywne barwy będą działały pobudzająco. I teraz możemy tak naprawdę różne zestawy, różne palety kolorystyczne sobie dobierać, ale to, jak te kolory będą oddziaływały na nas, w naszym wnętrzu, dużo zależy od tego, jaką mamy przestrzeń. Czyli mamy duże wnętrze, duże mieszkanie, ono jest dobrze doświetlone, mamy duże okna, czy mamy bardzo małe okna. Czy jest to strona, nie wiem, południowo-wschodnia, czy północna i zachodnia. Dlatego, że jeżeli użyjemy bardzo chłodnych kolorów, o tym mówiłam przed chwileczką, to te wnętrze będzie takie jeszcze bardziej przygnębiające. Ja często stosuję taki zabieg, chociaż rzadko używam koloru żółtego na ścianach. Raczej są to kolory neutralne i kolor żółty jest kolorem akcentowym. Zastosowałam to w takim mieszkaniu, które było właśnie na parterze, takie ponure, ciemne i tak dalej. I dodałam właśnie dodatki, w jednym mieszkaniu dodatki, w drugim była ściana pomalowana na kolor żółty i miało się takie wrażenie, że jak się wchodzi do tego wnętrza, to jest ciągle zapalone światło. A jak się wychodziło, to chciało się zawsze cofnąć, żeby zgasić światło. I się okazało, że to światło nie jest włączone, że po prostu ten kolor, który jest na ścianie, tak na nas oddziałuje. Więc jeżeli chcecie sobie dodać tej energii, chcecie mieć to wnętrze bardziej świetliste, to możecie zastosować kolor żółty. Niekoniecznie musi być to na ścianie. Ściana może być neutralna, na przykład w kolorze białym, ale możecie zrobić to za pomocą dodatków i ja Wam za chwileczkę pokażę, jak to zrobić. Teraz tak. Zasad dotyczących projektowania, dobierania kolorów jest bardzo dużo. Ja uważam, że najlepszą taką zasadą jest stosowanie kolorów, w ogóle ograniczona paleta barw. Żeby nie robić tak, że każdy pokój jest w innym kolorze, że w każdym pokoju mamy inny kolor podłogi, deski, panela, a nie daj Bóg, żeby wszędzie były inne drzwi. Starajcie się tego unikać. Kiedyś to w ogóle było bardzo popularne. Jak jeszcze 12 lat temu jeździłam na konsultacje, to różne rzeczy właśnie dziwne widziałam. Zróbcie to albo w kolorach, jeśli chodzi o ściany i sufity, zróbcie w kolorach białych, w jakichś złamanych szarościach, w szarościach, w piaskowych, w beżach, a ten kolor dodajcie tylko na poszczególnych płaszczyznach, czyli na poszczególnych ścianach, a jeżeli się go boicie, to po prostu z niego w ogóle zrezygnujcie i zróbcie tylko i wyłącznie w dodatkach.
albo w pojedynczych elementach, w lampach, w fotelu, w sofie, gdzieś w dywanie. Niech się ten kolor gdzieś pojawia, ale tak, żebyście mogli łatwo go zmienić. Czyli jeżeli Wam się po pół roku nastrój zmieni i nagle się okaże, że nie lubicie żółtego, tylko lubicie kolory zimne albo morskie, to będziecie mogli w łatwy sposób to wnętrze zmienić. Możecie zastosować zasadę proporcji 70-20-10, którą teraz widzicie. Ona oznacza, że 70% to jest kolor taki neutralny, dominujący. Tego koloru po prostu będzie najwięcej. To nie chodzi o to, że to musi być jeden odcień, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład wybieramy szarości, no to tych szarości mamy najwięcej, albo bieli mamy najwięcej. Później mamy kolory uzupełniające, jakieś, nie wiem, ocieplenie tego wnętrza, jeżeli mamy białe ściany, na przykład jakieś drewniane, kolor drewna, kolory naturalnego drewna, może być drewno bielone, może być jakiś brąz, beż, jakiś piaskowy, który się gdzieś pojawia, bądź jakiś kolor gdzieś obok właśnie palety, czyli jeżeli wybieramy dany odcień, to gdzieś jakiś odcień z palety obok, troszeczkę ciemniejszy albo kilka tonów ciemniejszy. I 10% ma stanowić kolor taki kontrastowy. O kolorach kontrastowych przed chwileczką mówiłam. Pamiętacie? Te, które są naprzeciwko koła barw. I teraz przykład. Tutaj mamy bardzo dużo koloru, znaczy głównie jest biel plus złamana szarość. I tego mamy prawie 70%. To jest jak gdyby całość. Można powiedzieć, że większość to jest biel, no bo jednak mamy sufity i ściany w całym domu praktycznie białe. Pojawia się ta szarość w sofie, pojawia się gdzieś w masie betonowej. Ale, no, ale całość jak gdyby jest bardzo taka, ta gama jest bardzo zawężona. I tylko w małych akcentach, powiedzmy, że to około 10%, mamy złamany taki kolor brudnego brązu. Mamy tutaj fotelu, mamy dwie poduszki i mamy jakąś starą komodę, którą chciał właśnie właściciel zabrać ze sobą do swojego nowego, minimalistycznego wnętrza. Tutaj mamy to zrobione w trochę inny sposób. Zobaczcie, te 10% to jest nasza ściana. No może troszeczkę więcej wyszło niż 10% w kolorze morskim. I jakieś dodatki w postaci jakiegoś pleda na łóżku, poduszek. I to jest jak gdyby zaakcentowane. A cała reszta jest w bieli, w szarości. Czyli nie mamy tutaj za dużo. Dzięki temu to wnętrze jest takie bardzo spójne i na pewno będzie nam łatwo pewne rzeczy tutaj zmoderować. Oczywiście tą ścianę, jeżeli będziemy chcieli zmienić, no to będziemy musieli oczywiście ją przemalować, ale to wnętrze będzie przyjemne w do przebywania. Nie będzie takiego efektu, że jest za dużo. Zaraz sobie zobaczę. Dobra, widzę Marcina, okej. Fajnie, że widać. Mam nadzieję, że widać. Dajcie znać, czy wszystko widać. Jak macie jakieś w ogóle pytania, to możecie zadawać. Jak Wam się podoba, możecie kliknąć like albo jakieś serduszka. Lubię serduszka. Cały dzień się dzisiaj napracowałam, żeby to wszystko zrobić. Się okazało, że to nie takie proste. Podziwiam w ogóle wszystkie osoby, które się tym zajmują na co dzień i kręcą wideo. Naprawdę kupa roboty. Ja zaraz zobaczę, czy w ogóle mnie widać tu w kąciku. Widać mnie tu w kąciku. Może ja się troszkę jeszcze pomniejszę. Ja się może troszkę pomniejszę, żebyście więcej widzieli. Dobra. Ok. I teraz pojadę w takim wielkim skrócie i opowiem troszkę o kolorach. Zobaczcie, kolor czerwony. Kolor czerwony jest bardzo kolorem takim intensywnym, który dodaje energii, kojarzy nam się z miłością, ale i bardzo często jest stosowany przez restauratorów, pobudza apetyt. Ale jeżeli użyjecie go bardzo dużo, na przykład na, nie wiem, chcielibyście cały pokój pomalować na czerwono, to on będzie tak intensywny, że będzie Wam się źle w tym pomieszczeniu przebywało. Dlatego musicie sobie dozować to w akcentach. Tutaj mamy grafikę, tu mamy jakąś szafkę, mamy cegłę w kuchni i to naprawdę wystarczy. Oczywiście mogą być jakieś wazony, czy jakieś krzesło, jakieś elementy, które możemy dodać, ale nie przesadzajcie z tym kolorem. Kolor czerwony, tak jak już mówiłam, kojarzy się nam z miłością i z takimi rzeczami energetycznymi, ale nie można go stosować za dużo. Kolor niebieski. Tych kolorów niebieskich może być bardzo dużo. Tak jak mówiłam, mogą być kolory ciepłe, zimne, może być więcej żółcieni, wtedy są to kolory morskie. Kolor niebieski uspokaja, powoduje, że możemy się wyciszyć, podobno obniża ciśnienie krwi, dlatego świetnie pasuje właśnie do jakichś pokojów
sypialnianych, pokojów relaksu, ale też jest kolorem takim czystości, więc i w łazience, i w pokojach dziecięcych można ten kolor stosować. Tylko pamiętajcie, że jest to dosyć chłodny kolor, żeby z nim uważać i żeby nie przesadzać. Kolor żółty. Zobaczcie, to jest dokładnie to, o czym ja mówiłam wcześniej. To wnętrze jest bardzo ciemne, to jest wnętrze w jakimś blokowisku. Okno jest tutaj od tej strony i gdybyśmy zrobili zwykłą białą zabudowę, tutaj akurat została zniszczona cała ścianka pomiędzy korytarzem a salonem, żeby tą przestrzeń otworzyć i zrobiona byłaby ta szafa cała w bieli albo w drewnie i tak dalej, no to ona byłaby bardzo taka chłodna, neutralna. Przez to, że te elementy, które tutaj w środku się pojawiają, takie wstawki, są w kolorze żółtym, to one automatycznie dodają temu wnętrzu takiej świetlistości i jasności. Więc małe wnętrza powinniśmy robić właśnie na jasnych barwach, tak jak tutaj, i ewentualnie dodawać sobie akcenty, które jeszcze bardziej to podkreślą. Jeżeli nie lubicie żółtego, ok, możecie to zrobić za pomocą innych kolorów, tylko w małych wnętrzach starajcie się unikać ciemnych kolorów. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy doświetlenie od góry, czyli mamy jakieś poddasze, gdzieś jest jakiś świetlik i tutaj to światło schodami sobie spływa, ale mamy też duże dosyć okno. I tu już mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby ściana była ciemna, w tym przypadku czarna, ale całe wnętrze jest bardzo mocno rozświetlone, bo naprzeciwko okna mamy też kolor żółty. I kolor żółty wzmacnia nasz układ nerwowy, sprzyja w ogóle koncentracji. Bardzo często możemy go, bardzo fajnie, jeżeli możemy go zastosować w pokojach dziecięcych, możemy zastosować go w salonach i w tych miejscach, gdzie chcemy, żeby ten kolor nas troszeczkę pobudzał i dodawał nam jakiegoś takiej radości, optymizmu. Jeżeli lubimy na przykład styl śródziemnomorski, to też możemy sobie ten kolor dodać, tak samo zresztą jak kolor morski. Kolor pomarańczowy. Powiem szczerze, że to jest kolor, który najmniej lubię, chociaż nie wiem dlaczego, bo to też jest kolor słoneczny i też jest taki optymistyczny i dodaje energii, kojarzy się z radością i słońcem. Jego moc wzrasta z kolorem niebieskim, dlatego że jest naprzeciwko palety barw, czyli są to kolory dopełniające. I tutaj zobaczcie wnętrze takie bardzo modernistyczne. To jest łazienka, taki bardziej salon kąpielowy z hydromasażami itd. I tu się pojawił tylko jak gdyby w tym elemencie, gdzie znajduje się szafka. Czyli mamy szkło lakobel malowane na kolor pomarańczowy i mamy szafkę, która jest wylakierowana i z tyłu też mamy szkło w kabinie prysznicowej. Całość jest w bieli i w szarościach. Czyli znowu mamy zasadę 70-20-10. No i ten kolor też doda Wam energii, też doda Wam takiego optymizmu i radości, więc jeżeli się tego koloru nie boicie albo go bardzo lubicie, to jak najbardziej w akcentach możecie sobie ten kolor dodać. Teraz kolor różowy. Ja bardzo lubię ten kolor. Podobno mężczyźni nie lubią, podobno jest to kolor kobiecy, podobno dziewczynki ubierają się na różowo, a chłopcy na niebiesko. Ja się tak z tym do końca nie zgadzam. Chociaż tu jest przykład, że jest tu jakiś pokój dla dziewczynki i ten kolor w takim brudnym różowym się pojawia, ale tutaj mamy mieszkanie takie nowoczesne dla dorosłych osób, gdzie ten kolor jest bardzo mocny, bardzo intensywny i pojawia się właśnie w szkle, w kabinie prysznicowej, to szkło jest wylakierowane w kolorze różowym i ten kolor też daje dużo energii jak czerwony, ale jest bardziej kolorem takim przyjaźni, nie samej miłości, tylko przyjaźni bardziej. Świetnie pasuje do różnych barw takich jak bieli i szarości. Może być mocno podbity, mocno kontrastowy, jeżeli wykorzystamy go z czernią. Czyli gdzieś pomalujemy ścianę na kolor czarny i w akcentach zrobimy tylko kolor różowy. Albo pójdziemy bardziej w pastelowe odcienie, czyli zrobimy sobie taką bardzo wąską gamę kolorystyczną. Zrobimy biele, szarości, czernie na przykład i do tego dodamy róż. I tutaj właśnie taką paletę mamy. Jeżeli byśmy pobrali z tego zdjęcia kolory, to ta gama byłaby bardzo ograniczona. Mielibyśmy biały, czarny, złamany róż i trochę szarości. I dzięki temu to wnętrze będzie zawsze wyglądało dobrze. Kolor fioletowy. Fioletowy, fioletów, śliwek i różnych takich odmian jest bardzo dużo. Wszystko zależy właśnie, czy mamy więcej niebieskiego w tym kolorze, czy więcej czerwonego. Tu mamy więcej zdecydowanie niebieskiego, tutaj więcej czerwonego. Jest to kolor bardzo elegancki, taki wyrafinowany. Bardzo fajnie wygląda z brązami. Zresztą tutaj to widać, to jest łazienka, która jest
wykonana z drewna egzotycznego, więc takie wnętrze będzie takie no, ponadczasowe, bardzo eleganckie, pomimo że ten kolor jest bardzo intensywny i taki no, dający, no nie każdy jak gdyby ten kolor jest w stanie zaakceptować. Ja nie widziałam dużo fajnych wnętrz w kolorze fioletowym. Teraz jest taka tendencja, że ściany, całe ściany, a nieraz całe pomieszczenia maluje się na bardzo ciemny kolor, więc co jakiś czas można zobaczyć na jakichś aranżacjach fioletowe, ale nie byłam u nikogo w domu, kto by właśnie całe pomieszczenie bądź całą wielką ścianę sobie pomalował w tym kolorze, ale świetnie sprawdza się w dodatkach i właśnie taki tutaj sobie przejdę, jako lampy, jako fotele, jako takie albo sofa, poduszki, wazon, naprawdę fajnie się ten kolor odnajduje. Podobno pomaga przezwyciężać jakieś lęki, strachy, jeżeli jakieś macie, to podobno tak działa. Działa też podobno uspokajająco, więc myślę, że taka sypialnia w ciepłych brązach, w kolorze drewna plus akcenty właśnie fioletowe, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli preferujecie styl glamour, to też naprawdę ten fiolet się odnajdzie i tak samo jak granat. Granat lubię zdecydowanie bardziej. Granat też jest bardzo takim kolorem eleganckim, wyrafinowanym. Tutaj mamy sypialnię, zobaczcie, jest bardzo ciemna ta sypialnia. Mamy wszystko zrobione tak naprawdę tutaj w bieli, wszystkie ściany, sufity. Jedna ściana jest w czerni i tutaj ta część, a granaty się nam pojawiają w zasłonach. Jeżeli tutaj byśmy przesłonili te zasłony, to tak automatycznie cała ściana robi się granatowa. No i wszystkie dodatki są neutralne, szarość. Czyli mamy czerń, mamy granat, szarość i biel. Znowu bardzo zawężona gama i dzięki temu to wnętrze będzie wyglądało bardzo elegancko. Tutaj mamy przedsionek, korytarz, który jest z takim świetlikiem na ogród wewnętrzny i tutaj jest bardzo dużo światła i mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby cała ściana była w kolorze granatowym. Pamiętajcie, że te ściany, które będą mocno doświetlone, to kolor, którym pomalujecie, on będzie się automatycznie wydawał o wiele jaśniejszy. Oczywiście, jeżeli będzie noc i będziecie mieli bardzo słabe światło, no to będzie ten kolor ciemny, ale za dnia ten kolor będzie wyglądał o kilka tonów jaśniej. I w drugą stronę, jeżeli wybieracie na próbniku NCS albo u jakiegoś producenta kolory, to na tych malutkich próbeczkach te kolory wydają się troszeczkę jaśniejsze niż w rzeczywistości. Dlatego warto sobie dać do wymieszania najmniejszą ilość, jaką dysponuje, jaką można w ogóle kupić do wymieszania u danego producenta i pomalować dwie równoległe ściany, tak mniej więcej metr na metr i sprawdzić, jak ten kolor wygląda rano i jak wygląda wieczorem i czy na pewno my ten odcień chcemy. Dlatego, że na takim małym kawałku nie jesteście w stanie dokładnie zobaczyć, jak ten kolor naprawdę będzie wyglądał w Waszym wnętrzu. I znowu, powtarzam się, wszystko zależy, w jakim układzie to wnętrze dany dom albo mieszkanie macie. Czy to jest północ, południe, wschód, zachód i tak dalej, jakie to jest wnętrze, jaka funkcjonalność tego wnętrza będzie. I tutaj mamy kolor też granatowy, zobaczcie, całe wnętrze jest bardzo neutralne, mamy bardzo dużo bieli, pojawiają się szarości tutaj w kotarach, troszeczkę na tapicerce, jest jasna podłoga, lekko wybielana, czyli też ma w sobie dosyć duże szarości. I cała ściana jest pomalowana na kolor granatowy i jest fajnym tłem do grafik, obrazów, zdjęć, więc w ogóle takie ciemniejsze barwy, nawet czerń jest świetnym podkładem do wieszania obrazów. Zresztą tak samo jak biel. Więc jeżeli się nie boicie, lubicie takie mocniejsze kontrasty i chcecie, żeby w Waszym wnętrzu się coś zadziało, to po prostu wybierzcie sobie jedną ścianę, pomalujcie na ciemniejszy kolor, zróbcie sobie jakąś fajną ekspozycję z tych kolorów. Ja tylko sprawdzę, czy u Was wszystko ok. Cudowne wnętrze. Dzięki, Tomasz. Jedziemy dalej. Nie wiem, które wprawdzie, ale to sobie najwyżej później zobaczę. Tak w ogóle myślałam sobie, że jeżeli ja mam wizualizacji, to chyba kilkaset tysięcy, mogłabym powybierać dla Was kilka takich najciekawszych i zrobić też, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, live'a, w którym pokażę więcej szczegółów. Dlatego, że zauważyłam, że w internecie jest bardzo dużo takiej wiedzy ogólnikowej, w której są podane zasady, tak jak ja na początku opowiadałam o kolorach, a mało jest precyzyjnych takich porad, że to z tym i z tym, a to połączyć z tym i z tym. Jeżeli byście chcieli coś takiego,
to wystarczy, że tutaj napiszecie w komentarzu i postaram się coś takiego dla Was przygotować na podstawie konkretnych moich projektów realizacji. Czyli podsumowanie granatowe, bezpieczeństwo, zaufanie, elegancja. Mężczyźni w granatowym kolorze też wyglądają cudownie. Widzicie, taki garnitur teraz jest zresztą bardzo popularny. No też na bogato kolor granatowy, to jest, zawsze się kojarzy pozytywnie, tak samo jak ze złotem i srebrem. Chociaż ja nie lubię złotych ani srebrnych garniturów, ale dodatki złote i srebrne jak najbardziej. Może kiedyś właśnie o tym też nagram live'a. Szaro-niebieski komponuje się, w ogóle niebieskie fajnie wyglądają z bielami, brązami, z szarościami, bo biel i szarość pasuje prawie do wszystkiego. Kiedyś ktoś mi zadał właśnie takie pytanie, no dobra, no tu Pani wybrała mi kolor jakiś szary, ale czy ten szary będzie pasował? Moi drodzy, szary pasuje, można powiedzieć, do wszystkiego, więc nie bójcie się tego. Na pewno lepiej pomalować ścianę na jakiś kolor jasno-szary, niż pomalować na, nie wiem, brudny, beżowo-piaskowy albo w kolorze złoty dąb, tak jak to deweloperzy lubią najbardziej. Więc no, starajmy się robić takie kolory, żeby one były ponadczasowe. Wnętrza i tak się będą brudzić, ściany i sufity. Co 5 lat no, nie ma szans, zawsze się robi taka smuga na krawędzi sufitu i ściany. Starajcie się wybrać taki kolor, żeby on Was cieszył Was jak najdłużej i żeby był fajnym podkładem pod to, co chcecie wyeksponować. Daną sofę, fotel, grafiki, zdjęcia, obrazy. Oczywiście możecie też zastosować tapety, to jest osobny temat i ten kolor może się tam też pojawiać. Ale może być to tapeta, która ma tylko jeden kolor, ale jest trójwymiarowa i światło będzie się na niej zupełnie inaczej odbijać niż na gładkiej ścianie. I wtedy też uzyskujemy gradację tych odcieni i mamy różne odcienie bieli, pomimo że tapeta jest w jednym kolorze. No i przyszliśmy płynnie do koloru szarego, o którym mówiłam. Tu jest takie wnętrze dosyć dobrze doświetlone, szare kotary, szara sofa, szare ściany. Bardzo takie neutralne, on jest ocieplony tylko podłogą. To jest fragment wnętrza, więc tutaj nie widzicie za dużo akcentów. Te akcenty są bardzo ograniczone. A tutaj mamy pokój dziecięcy. I zobaczcie, można by powiedzieć, że w dziecięcym pokoju no, nie ma sensu robić koloru szarego, że to nie jest dobry kolor. Ale jest to fajny kolor neutralny, spokojny i naprawdę możemy na tej ścianie przeróżne obrazki tego dziecka, które będzie rosło, wieszać. Tutaj są akurat jakieś dodatki w różu, bo to jest dla dziewczynki. Tu mamy złamany róż w postaci pufki, jakiś poduszek i elementu na okna. Ale całość jest bardzo spokojna, stonowana. Łazienka. Minimalistyczna, prosta, dwa odcienie szarości. Jeżeli nie wiecie, co zrobić swoją łazienką, a lubicie kolory szare, to unikajcie jakichś wzorków, jakichś pasków, jakichś dekoracji naokoło, kwiatków i różnych dziwnych rzeczy. Wybierzcie sobie dwa odcienie, maksymalnie trzy odcienie, które chcecie użyć w tej łazience i po prostu zróbcie to. Będzie zawsze czysto, elegancko i ponadczasowo, nie będziecie musieli się martwić, nie wiem, za 3 lata, żeby wszystko skuwać i robić od nowa. I teraz taka fajna porada dla Was. Jeżeli chcielibyście mieć kolor szary, który jest naprawdę szary, czyli wynika z połączenia koloru białego i czarnego razem wymieszanych, to wtedy będziemy mieli czysty szary. Bo jeżeli weźmiemy sobie paletę, którą pokazują nam różni producenci, to są bardzo różne odcienie. I znowu, będziemy mieli szarości, które są zimne i ciepłe. Ale jeszcze musimy rozróżnić, że w zależności od tego, jaki kolor domieszamy do tego szarego, mogą być szaro-brązowe, szaro-zielone, szaro-niebieskie, szaro-różowe, szaro-czerwone itd., itd. I na takim malutkim kawałeczku, jeżeli to zobaczycie i stwierdzicie, och, ten kolor jest piękny, to później się może okazać, że na całej ścianie ten kolor wyszedł jako szaro-brązowe. A Wy macie w ogóle zupełnie inne odcienie, jakieś zupełnie inne akcenty we wnętrzu, więc też, jeżeli już wybieracie jakiś tam kolor od producenta, a nie wybieracie z czystej palety barw, o której zaraz powiem, to koniecznie wymieszajcie sobie ten kolor w małej ilości, ściany równoległe i sprawdźcie to rano i wieczorem. Jeżeli nie, to zastosujcie kolor NCSS 1000N, 1500N, 2000N, 2500N, 3000N. Im więcej tych cyferek, czyli jeżeli mamy 3, 4, 5, 6, 7 tysięcy, tym kolor będzie ciemny aż do czerni. Ale wtedy macie gwarancję, że ten kolor szary będzie szary i będzie z połączenia tego koloru białego i czarnego. Nie będzie tam różnych jakichś poświat niebieskich, różowych i tak dalej. Kolor zielony. Bardzo lubię ten kolor, chociaż
Nie, mam obraz zielony, ale ogólnie kolor zielony jest fajny w dodatkach. Widziałam kilka ciekawych wnętrz, gdzie cała ściana była w kolorze zielonym, więc jeżeli lubicie, chcecie zaszaleć, jak najbardziej możecie. Tutaj jest też bardzo, zobaczcie na tym przykładzie, to jest bardzo mocny kolor, on jest, szkło jest pomalowane na kolor zielony do tej linii szafek, a tutaj już jest ściana pomalowana w tym samym odcieniu. Ponieważ szkło, jeszcze Wam tylko jedną rzecz tutaj sprzedam, szkło możecie sobie zamówić jako lakobel. Tam mamy bodajże 32 albo 30, nie wiem, 6 kolorów i koniec. I one są wylakierowane, stolarze bardzo często kupują gotowe tafle, tną i tak dalej. Ale jak macie paletę NCS, a dokładnie Wasz stolarz i ma lakiernię i współpracuje z szklarzem, to może Wam to szkło pomalować na każdy kolor NCS-a. Czyli jeżeli na ścianie pomalujecie sobie na kolor zielony NCS jakiś tam, to ten sam odcień może pojawić się też na szkle. Nie dotyczy oczywiście to koloru zielonego, tylko każdego. Dzięki temu część ściany może być po prostu tylko pomalowana na dany kolor, a gdzieś może być pokryta szkłem. Ja to pokazywałam wcześniej w łazience. Tam był kolor różowy i szary. Też można właśnie zastosować to malowanie. Kolor zielony jest fajny w dodatkach, w poduszkach, w roślinach, zielone sofy, zielone fotele, jakieś tapicerki od krzeseł. On naprawdę będzie na nas bardzo dobrze wpływał. I teraz zobaczcie. Pokażę Wam dwa przykłady. To są sypialnie. Specjalnie wybrałam. One są bardzo podobne do siebie. Ta jest minimalistyczna, ma akcenty zielone, mamy biel i szarość. Bardzo neutralnie, z takim salonem kąpielowym. Tutaj nie mamy nic innego oprócz wanny. Panele są wodoodporne. To jest quick step. Wnętrze jest troszeczkę powiększone tutaj lustrem i tylko mamy akcencik, zobaczcie, zielony ręczniczek, zielona narzuta, poduszki. Tak naprawdę bardzo monochromatyczne wnętrze, a idealnie jak gdyby ten kolor nam ożywia, a pomimo to cały czas jest to wnętrze takie skromne, w sensie nic za dużo się tutaj nie dzieje, nie jest przeładowane i jest bardzo minimalistyczne. Tutaj mamy już bardziej takie klimaty loftowe. To jest też wnętrze nowoczesne, dlatego że ten kolor pojawia się jeszcze w postaci tapety. To jest tapeta gotowa, to nie jest wzór jakiś tam projektowany, tylko można ją kupić. W Brytach oczywiście się kupuje i zobaczcie, tutaj ten kolor jest taki rozpływający się, jak akwarela. W powiększeniu na całą ścianę robi niesamowity klimat. To wnętrze jest bardziej bogate i jest zupełnie inna stylistyka. Jeszcze raz Wam przełączę, zobaczcie. Tu jest beton, to jest zupełnie inne wnętrze dla kogoś innego i tutaj też. I ta złamana zieleń naprawdę fajnie wygląda, elegancko. Opowiadałam o fioletach, o niebieskich, które możemy zastosować w sypialni, ale zobaczcie, zielony też świetnie się broni. Uspokaja, pomaga w skupieniu, kojarzy się z relaksem, zaufaniem, nadzieją i świetny prawie do każdego pomieszczenia. Czern. Dużo osób boi się czerni. Może zrobimy jeszcze małą przerwę, ja sprawdzę, czy wszystko działa. Cześć Patryk. Idziemy dalej. Wszystko widzę, działa. Jak macie jakieś pytania albo coś tam nie działa, dźwięk, obraz, to mi tutaj krzyczcie. Robię co mogę. Kolor czarny fajnie wygląda w różnych wnętrzach, w różnych proporcjach. Nie ma co się jego bać, ale tak jak mówię, jeżeli mamy mieszkanie malutkie w bloku, no i strasznie kochamy ten czarny, modny kolor, no to okej, zróbmy sobie jedną ścianę, nie wiem, w farbie tablicowej, ale nie malujmy całego pomieszczenia na czarno. Będzie to kolor też bardzo elegancki. Zobaczcie, tu jest fragment łazienki, która jest w masie betonowej z czarnymi błyszczącymi płytkami, czyli tu mamy mat, tu mamy połysk i biało-czarna podłoga i ona wygląda bardzo fajnie, hotelowo i tak dalej, ale jest to jedna z trzech łazienek w tym domu, więc no nie zawsze ten czarny kolor będzie idealny. Tu mamy kuchnię, która jest zrobiona cała w bieli plus masa betonowa w kolorze szarym i czarne meble w macie. Jeżeli macie dużą przestrzeń, dobrze doświetloną, czern bardzo fajnie się Wam obroni. Tu jest bardzo duży salon. Czern jest tylko na suficie i na ścianie, na drzwiach. To są drzwi, które są malowane w dwóch kolorach. Od strony łazienki mają inne kolory tutaj. Dzięki temu ta przestrzeń znika. I wydzieliliśmy sobie po prostu taki pas, w którym ukryliśmy windę do projektora, do rzutnika, przepraszam, i ekran, który wyjeżdża. I całość jak gdyby nam dzieli tą strefę bardziej relaksacyjną na biurową, bo tutaj się znajduje takie właśnie biureczko i tak dalej. Więc czernią możecie naprawdę różne fajne rzeczy zrobić.
nie ma co się jej bać, ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić i pamiętajcie, że czarne ściany będą Wam się brudzić szybciej, dlatego musicie zastosować dobrej jakości farby. Farby najczęściej się dzielą na farby takie matowe, pumaty i połyski, albo inaczej, farby, które są takie zwykłe, najtańsze, później mamy takie, które są bardziej ścieralne i zmywalne. Ścieralne, no to możemy naprawdę szorować, zmywalne to troszeczkę możemy wytrzeć jakieś plamki, a takie zwykłe już matowe, bez żadnego połysku, no to jak coś tam przyjedziemy szmatką, to może zostać. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego producenta użyjecie, ale przy ciemnych kolorach pamiętajcie, że te ściany, na tych ścianach będzie ten brud widać o wiele bardziej, więc tutaj musicie zainwestować w dobrej jakości farbę, żeby te ściany można było wyczyścić, bo nawet jak będziecie wieszali jakąś graficzkę, obraz, zdjęcie, to jest dosłownie chwila i są już takie małe ślady, odciski. Ja akurat bardzo lubię kolor czarny, w biurze mam, zresztą możecie to zobaczyć na Facebooku. I pamiętam, jak wieszaliśmy obrazy, rzeczywiście ślady były. My zastosowaliśmy akurat farbę Flugera i wszystko mogliśmy spokojnie sobie wytrzeć. Także nie było później żadnych jakichś plamek. I mamy kolor biały. Kolor biały jest kolorem kojarzącym się z czystością, z porządkiem, dlatego też w łazienkach, w szpitalach, w salonach, spa i tak dalej często ten kolor się używa. Ale tak naprawdę kolor biały można połączyć ze wszystkimi kolorami i tych odcieni bieli też jest bardzo dużo. Czyli biele mogą być zarówno ciepłe, jak i zimne. I w bielach możemy bardzo dużo uzyskać jakiejś takiej gradacji światło-cienie. Zobaczcie, to jest zdjęcie i to jest wszędzie kolor biały, ale ten kolor biały tu inaczej wygląda, na tych płytkach wygląda inaczej, tutaj gdzieś inaczej pada cień, ta wanna też ma zupełnie inny odcień. I poprzez to, że właśnie stosujemy jakąś strukturę, jakieś, nie wiem, trójwymiarowe płytki, jakąś tapetę, ten kolor się w jakiś sposób załamuje poprzez listwy, które robimy na przykład na podłodze albo na suficie, możemy w bardzo fajny sposób, tylko za pomocą światła dziennego, które wpada do naszego wnętrza, kształtować tą przestrzeń, te płaszczyzny ścian i sufitów w sposób taki rzeźbiarski, plastyczny. Czyli wcale nie potrzebujemy bardzo dużej ilości kolorów, jakichś tam rzeczy, które się mają pojawić na tej ścianie, tylko drobne elementy i bardzo, bardzo ta przestrzeń się zmienia. Ostatnio kolor biały jest bardzo popularny w kuchniach. Białych kuchni to zrobiliśmy naprawdę dużo. Teraz jest takie totalne odejście, czyli są jakieś ciemne kolory, robimy granaty, niebieskie, czernie i w ogóle. Ale kolor biały naprawdę dobrze się sprawdza, szczególnie jeżeli jest kolorem takim w miarę matowym. Nie widać tam za mocno odcisków palców albo pumat. Pumat też bardzo fajnie się sprawdza w szafkach kuchennych. W stylu glamour najczęściej są to połyski. Przy kolorze białym tak mocno palców takich odcisków nie widać, ale jeżeli byście chcieli zastosować sobie połysk w szafkach w innym kolorze niż biały, to musicie się liczyć z tym, że będzie widać takie ślady, szczególnie na kolorach ciemnych. Zielony, czerwony, granatowy i tak samo w szkle. Czyli jeżeli robicie szkło pomiędzy szafkami kuchennymi tutaj na przykład, to też świadomie, bo jeżeli tam będzie czarne szkło, to jest nie do wyczyszczenia. Znaczy wyczyścicie i od razu będzie widać brud. Mam nadzieję, że ta prezentacja, którą Wam przygotowałam, się Wam spodobała. Zobaczymy. Paulina Stanek. Zobaczymy, czy macie jakieś pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, to mówcie śmiało. Ja może się przyłączę teraz na siebie. I będę po prostu tylko ja. Chyba, że chcecie coś innego jeszcze zobaczyć. Jeżeli macie ochotę skorzystać z wiedzy, zapraszam do mojej grupy. Możecie to udostępniać. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie tego live'a swoim znajomym i osobom, które są zainteresowane właśnie urządzaniem wnętrz. Ten post jest publiczny, możecie go obejrzeć. Za jakiś czas live'y będą tylko i wyłącznie na grupach, więc tylko ograniczona osób będzie miała do nich dostęp, ale póki co każdy może z tego skorzystać. Możecie sobie na stronie tutaj wejść, na tym poście, który tutaj zrobiłam. Nie wiem, czy to się pokaże teraz. O, zobaczcie, tu macie streszczenie książki. Dzięki za lajki. Tu macie streszczenie do książki. Tu macie darmowe porady. Też na mojej stronie ato.pl pojawiają się co chwilę nowe artykuły. Zobaczcie sobie, bo tam jest naprawdę mnóstwo wiedzy. I tu jest kurs, darmowy kurs projektowania wnętrz, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam gorąco. A, z elementami granatu, tak, Tomasz. Granatowy bardzo kocham, fajny kolor.
Najlepsze w mojej pracy jest to, że ciągle mogę robić coś innego, że każde wnętrze jest inne i że ciągle coś się zmienia. No, jestem taką osobą kreatywną. Tomasz, będziesz wiedział, o co chodzi, kreatorem. Także dla nas to jest po prostu naturalne flow i to jest super, że możemy ciągle coś zmieniać. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Za tydzień we wtorek będzie live kolejny. Teraz najprawdopodobniej w czwartek na kanale, na mojej grupie zamkniętej, a to mi się podoba, będzie live ze sklepów. Dużo osób prosiło mnie, żeby te live'y były później i tak dalej, wieczorami, ale ja nie jestem w stanie kręcić dla Was dwóch live'ów wieczorem, a niektóre sklepy po prostu wieczorem są pozamykane. Więc będę robiła te live w czwartki, postaram się, żeby zawsze w każdy czwartek był jakiś live ze sklepów, w którym opowiadam o rzeczach, które mi się podobają, pokazuję ciekawe rzeczy. Później oczywiście wieczorem czy następnego dnia będziecie mogli sobie odtworzyć i obejrzeć te rzeczy, zainspirować się, zobaczyć, a może warto, a może zastosować warto takie płytki albo coś innego. Sami zdecydujcie, co byście chcieli właśnie tam oglądać, jakie rzeczy Was najbardziej interesują. Dostałam właśnie takie informacje, że fajnie by było, jak już pokazuję te rzeczy ze sklepów, żebym opowiedziała o tym, ile co kosztuje i jakiej jest jakości. Postaram się też to zrobić, chociaż nie ukrywam, że jeżeli jestem w jakimś sklepie, gdzie tych produktów jest dużo, to nie mogę się skupiać tylko, jak gdyby nie mogę być skanerem tych cen. Ogólnikowo mogę powiedzieć coś o cenach, ale nie będę pokazywała każdej, bo to nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać, jakie fajne rzeczy, jakie fajne przedmioty, lampy, dekoracje są w tym sklepie, a nie tylko ile one kosztują, chociaż wiem, że dla każdego jest to ważne, więc postaram się to wykorzystać. A jeśli chodzi o nasze wtorkowe live'y, to będę poruszała tematy, z którymi ludzie mają największy problem. I teraz kolejne się zdawala, takich tematów mam 12, one pojawią się i już się pojawiły częściowo w modułach na mojej grupie Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasieka-Adamek i tam są właśnie te moduły. Między innymi też jest moduł bardzo rozszerzony dotyczący kolorów. Będę mówiła też o budżecie, bo tak naprawdę nikt nie umie policzyć kosztów, z jakimi musi się zmagać podczas aranżacji wnętrza. Czy aby wziąć kredyt, czy żeby, nawet jeżeli nie macie kredytu, macie jakieś tam środki, jak to podzielić, jak to policzyć. Na stronie atoato.pl w dziale blog jest artykuł, w którym opisuję to i tam jest możliwość też pobrania takiego wzorcowego Excela, ale ja zrobię co najmniej jednego live'a właśnie na ten temat, jak samodzielnie policzyć koszty urządzenia wnętrza, tak? Jak to zrobić, żeby później się nie okazało, bo wszystkim się wydaje, że mają, nie wiem, 50 metrów czy tam 100 metrów i wezmą 50 albo 100 tysięcy i zrobią A do Z mieszkanie. To jest niemożliwe. Chyba, żebyście robili wszystko sami, wszystko by było z recyklingu albo zdobyczne i cały remont byście musieli też przeprowadzać samodzielnie. I wiem, że spotykam się z takim niedowierzaniem, z takim aż taką negacją, a później jak pokazuję tabelki, pokazuję liczby, pokazuję jak to jest policzone, to wszyscy mówią, ach rzeczywiście, rzeczywiście, no to jest 100 elementów do kupienia, tak? Każdy skupia się tylko na jednym, a tych elementów jest bardzo dużo. Postaram się o tym opowiedzieć na następnym live. Jeżeli chcielibyście jakieś konkretne tematy, żeby były po kolei, to też mi napiszcie tutaj pod tym postem. I dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się podobało, że udostępnicie i do zobaczenia albo na grupie, albo w jakiś tam inny sposób, z jakim będziemy się kontaktować.